tym odcinku będziemy kończyć poprawianie całości naszego modelu. Skopiujemy poprawione elementy i zobaczymy, jak model wygląda na ten moment. I uznamy, czy jest już gotowy, aby kontynuować i zabierać się za modelowanie włosów. Na razie skasujmy połówkę, jedną z części, tak aby łatwiej było pracować nad edycją i aby nie martwić się o to, że trzeba zachować symetrię podczas pracy. Usuńmy szyję. Tak jak mówiłam wcześniej, prosty element, możemy go usuwać i przywracać bez problemu. Zajmijmy się najpierw ustami. Spędziliśmy już dosyć dużo czasu na poprawianiu tego elementu, ale jeszcze nadal wymaga pracy. Niedużo, już raczej małe poprawki, jednak chciałabym, aby wyglądało to wszystko naprawdę schludnie i czysto, dlatego też poświęcam na to więcej czasu niż mogłoby się wydawać. Być może niektórzy z Was już dawno stwierdziliby, że jest gotowy, że można dalej modelować kolejne elementy. Dla mnie jednak jest jeszcze trochę do poprawiania i nie chciałabym zostawiać takiego, mówiąc brzydko, rozkopanego modelu, z którego nie jestem zadowolona. Także popracujmy jeszcze trochę nad ustami postaci. Jeżeli Wasze projekty, nad którymi pracujecie, oglądając te wideo, tę serię tutoriali, jeżeli Wasze projekty są już skończone, jeżeli uważacie, że jesteście zadowoleni z tego, co osiągnęliście, możecie ten odcinek przewinąć do końcówki i zobaczyć, w jak łatwy sposób można kopiować elementy, które nie są jedną geometrią, czyli na przykład oczy czy kolczyki oraz różne inne. Jeżeli wiecie już, jak to robić, to zapraszam do kolejnego odcinka, w którym prawdopodobnie zaczniemy już modelować włosy. Przenieśmy się teraz do części oczu. Poprawmy powieki, poprawmy łuk brwiowy, tak aby wyglądał bardziej przekonująco. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, przód postaci wydawał się wyglądać już w miarę w porządku, jednak ciągle coś nie grało i nie pasowało z profilem. W moim osobistym odczuciu coś cały czas wyglądało dosyć dziwnie i nienaturalnie, dlatego postanowiłam kontynuować pracę nad modelem, tak aby być zadowoloną z tego, jak wygląda i z przodu, i z profilu. Upewnijmy się, że nasza edycja nie zostawia żadnych wklęśnięć ani żadnych nagłych, dziwnych deformacji. Widzimy, że przy kąciku ust jest nadal bardzo dużo nierówności, które przechodzą później w część nosa. Dlatego musimy pracować nad tym, trochę uwypuklić, trochę poedytować, nie przesadzać i nadal pamiętać, że postać powinna wyglądać jak ta z rysunku. Także wszystko w ramach tutaj rozwagi oczywiście. Sprawdźmy, jak wygląda rysunek w porównaniu do modelu 3D. Trochę kształt twarzy zaczyna nam odbiegać od linii rysunku, ale nie jakoś mocno, także można to szybko poprawić. Teraz przejdźmy do ucha. Przekręćmy je troszeczkę, aby nie stało pionowo wzdłuż głowy, bo jakby nie tak powinno to wyglądać. I posprzątajmy teraz geometrię dookoła, gdyż rzeczywiście taka edycja dosyć mocno ponaciągała nam siatkę. I teraz przywróćmy warstwę z okiem i z rogówką. Oczywiście edytowanie powiek, edytowanie całej głowy trochę namieszało nam nad tym, co ustaliliśmy już na początku. Także musimy poprawić to, musimy poprawić i dostosować wielkość oka,
jeszcze poedytować, poprawić powieki, tak aby zakrywały dobrze model oka i rogówki. Jest to oczywiście coś, co jakby no musiało się wydarzyć przy tak mocnej edycji, którą zastosowaliśmy przy modelu głowy. Nie było to coś, czego mogliśmy uniknąć, także dosyć szybkie poprawki. Nie powinno być to nic skomplikowanego. Widzimy, że gałka oczna dosyć mocno wystaje poza powiekę i to samo rogówka. Oczywiście, tak jak mam nadzieję pamiętacie z odcinka o oczach, o modelowaniu oczu, rogówka będzie przezroczysta, będzie miała materiał, którego nie będzie widać, jednak musi być to schowane pod geometrią powieki, gdyż mogłoby naprawdę źle działać na model powieki i na teksturę, którą będziemy później nakładać. Także jest to ważne, aby rogówka także była schowana pod modelem powieki. Edycja sprawiła, że postać przybrała trochę, dostała trochę takich zagięć pod oczami, także trzeba to też wyrównać i naprawić. Ale teraz oczy są schowane pod powieką i dokładnie o to nam chodziło. Teraz ta typowa wklęsłość przy kąciku, która zawsze pojawia się na początku modelowania, w tych wcześniejszych etapach, powróciła przez to właśnie, jak zedytowaliśmy okolice oczu. Musimy więc to wygładzić i pozbyć się nieładnych zagięć. Teraz czas na brwi. Oczywiście brwi również zaczęły odstawać od modelu głowy. Również dosyć szybka poprawka, nie powinno zająć to dużo czasu. Myślę, że nie muszę tutaj dokładniej wyjaśniać, co robię, gdyż jest to głównie rotacja, pomniejszanie czy powiększanie tej brwi, dopasowywanie jej do modelu, tak aby ładnie leżała na krzywiźnie oraz dbanie o to, żeby nadal wyglądała jak ta na rysunku. Używając narzędzia Lattice łatwo jest edytować takie elementy, bo jakby tworzy nam się klatka wokół kawałka geometrii i zamiast modelować punkt za punktem samego elementu, klatka pozwala nam, czy to narzędzie Lattice pozwala nam modelować jednocześnie więcej punktów, które są przypisane do punktów tej właśnie klatki. Mówię klatka, ale oczywiście możemy nazywać to zupełnie inaczej. Narzędzie Lattice, które możemy znaleźć w zakładce animacja i deformacje. Aby pozbyć się tego narzędzia z elementu geometrii, musimy po prostu usunąć historię tego elementu. Widzimy teraz, że brew znacznie lepiej przylega do twarzy. Sprawdźmy jeszcze, jak się ma w miękkim podglądzie. Możemy przysunąć ją do modelu, gdyż jakby ostateczna wersja naszej postaci będzie gładka, będzie w miękkim podglądzie, dlatego musimy upewnić się, że wszystko przylega dobrze właśnie wtedy, kiedy mamy ten podgląd włączony. Ok, teraz jak brew jest już dopasowana, możemy wrócić do edycji innych elementów. Kolczyk na przykład potrzeba dodać trochę więcej geometrii, aby nie zaginał się przy gładkim podglądzie. Zaznaczając wszystkie środkowe face'y i używając narzędzia Extrude, możemy w szybki sposób dodać jeden lub na środku cylindra, czyli tego naszego kolczyka.
dopasować go do pozycji ucha, tak aby wyglądał, że fajnie leży czy tam przylega do opłatka ucha postaci. Nadal mamy dosyć dużo nierówności na twarzy postaci, dlatego trzeba jeszcze trochę nad tym popracować, pousuwać te nierówności i powygładzać model. Tutaj podgląd pokazał nam, że mamy w siatce miejsce, gdzie jedna komórka ma więcej niż cztery kąty, dlatego musimy dorysować kawałek geometrii i przekierować jej flow, tak aby wszystkie komórki siatki miały cztery kąty. Wyrównajmy teraz oś symetrii, łapiąc wszystkie werteksy, skalując, upewnijmy się, że nie złapaliśmy więcej niż trzeba nam do tego zabiegu. I teraz wyrównując je narzędziem skalowania, możemy bardzo szybko zrobić dobre odbicie lustrzane. Widzimy, że postać zaczyna już wyglądać naprawdę całkiem fajnie. Jest jeszcze parę małych, drobnych rzeczy, które możemy poprawić. Pozbyć się tego środkowego szpikulca, jakby na geometrii. Nie jestem pewna, jak to nazwać, ale jakby to wzniesienie takie, które mamy dosłownie na zgięciu, na osi symetrii, przepraszam. Możemy to wyrównać, aby nie przyciągało uwagi. Usuńmy transformację z kolczyka i używając duplikacji i grupowania wpisujemy w skali x minus 1 i pozwala nam to na szybkie przekopiowanie elementów w dokładnie to samo miejsce, lecz po drugiej stronie osi symetrii. To samo tyczy się brwi, czyli kopiujemy element, grupujemy go i w skali x wpisujemy minus 1. Dokładnie tak samo będziemy kopiować oczy. Upewnijmy się, że mamy zaznaczone obydwa elementy, czyli i rogówkę, i gałkę oczną. Ponownie robimy duplikat, grupujemy go i w skali x wpisujemy minus 1. Sprawdźmy jeszcze, czy ogólnie wszystko jest wyczyszczone i nie ma żadnych deformacji. Drobne poprawki,
kształt nosa czy zagięcia wokół nosa. Teraz jest dobry czas, aby te wszystkie poprawki wykonać, aby upewnić się, że model, który zrobiliśmy, podoba nam się, że spełnia nasze oczekiwania. Ważne jest, aby sprawdzać model z różnej perspektywy, tak aby upewnić się, że na pewno wygląda on ok w przestrzeni 3D. Tu przed chwilą znalazłam mały problem przy szczęce, było tam dziwne wklęśnięcie, czy jakby brak takiej mięsistości, które zaburzało odbiór według mnie w tym miejscu. Spróbujmy jeszcze stworzyć dokładniejszą krawędź wokół ust. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oj, niestety nie wygląda to za dobrze. Usta zostały obrysowane dosyć takim ostrą krawędzią. Zobaczmy, czy da się to jakoś naprawić w miarę szybko. Nie do końca. Trochę wygląda to jak taki mały ponton. Zostawmy więc usta tak, jak były wcześniej i popracujmy nad geometrią, którą już mamy. Zaczyna to wyglądać już naprawdę fajnie. Usuńmy jeszcze raz połówkę modelu. Edytowaliśmy jedną ze stron, także warto jest upewnić się, że na pewno postać będzie symetryczna. I proszę bardzo.